Cześć, tu Xoret i dzisiaj mamy kolejny unboxing, bodajże 7 na moim kanale. Dzisiaj mamy kostki Moju, Weilong wersja druga oraz Jade Shift. Zapraszam. Ok, więc pierwsze co zrobimy, to otworzymy sobie naszą paczkę. Oczywiście przesyłka od Magicznej Kostki. Tam najczęściej zamawiam wszystkie swoje kosteczki. Link oczywiście w opisie, jak zawsze. Mamy tutaj, o, tym razem mam już długopis, mam już piłeczkę, teraz mamy ołówek. Bardzo fajnie, przynajmniej to się nie powtarza. To jest już trzecia przesyłka od Magicznej Kostki. Dobra, fajnie, mamy ołóweczek, tutaj go jeszcze tak położę. Dobra, i teraz wyjmijmy jeszcze te kostki. To jest bodajże Gear Shift, bo trochę dużo. O, dwie zawinięte. Gear Shift nie ma opakowania. Szkoda, bo teraz zbieram opakowania. Czy coś jeszcze mamy? Rachunek 78,50. Dobra, to już możemy sobie odłożyć. I teraz przejdźmy do odpakowania kostek. Jeszcze z folii bumbelkowej. Bardzo ładnie to jest wszystko zawinięte. Gear Shift ma tylko folię. Szkoda, bo bym miał pudełko. Ale mamy. To jest moja pierwsza kostka Moju. Aż dziwne. Mam wszystkie Shengshu, jakieś inne Lanlany. A nie mam jeszcze żadnej Moju chyba w kolekcji, więc. Naprawdę bardzo fajnie, jest trochę moja już 19 czy 18 kostka w kolekcji, więc bardzo fajnie. Dobra, może najpierw Gear Shifta otworzymy. Chyba tutaj nie będę się litował nad opakowaniem, po prostu to rezerwę. Nie ma to innego sensu. O, już. No i jest troszeczkę minimalnie może tłusta. Tutaj chodzi o to, że to można właśnie tak wszystko obkręcać. Można też kostkę rozszczepić na pół i wtedy obkręcać poszczególne warstwy. Bodajże w każdą stronę się to rozszczepia. Tak, w każdą stronę. Mamy tutaj bardzo ładne mocowania. A ten zielony jest naprawdę ciekawy. Troszeczkę jest ciemny, ale no, mamy tutaj fioletowy kolor, pomarańczowy. Nie ma tutaj białego właśnie i głównym kolorem zaczynamy zawsze od żółtego. Przynajmniej jak ja oglądałem sobie coś, to albo od niebieskiego, albo od żółtego się zaczyna. Czy fioletowy, już nie pamiętam. Dobra. Gear Shifta mamy, odłożę go sobie tutaj, albo tutaj połóżmy, niech widnieje. I dobra, i jeszcze Moju Weilong wersja druga, czyli ta kostka, na którą głównie czekałem. Tutaj nie można otwierać od dołu. Ciekawe. Nie wiem, jak ja to chcę otworzyć, żeby nie zniszczyć pudełka. O, dobra, chyba się udało. Już widzę jakiś pomarańczowy taki dziwny na tej kostce. Instrukcja, czyli to, czego się nigdy nie czyta. I Moju Weilong. O, ma takie dziwne kolory. Trochę na razie jest sucha kostka. Ale to wystarczy nasmarować i wyregulować. No dobra, kostka jest naprawdę świetna. Jest troszeczkę wolniejsza, ale z tego co widzę jest bardzo płynna taka, że się nie rozjeżdża za bardzo. Więc bardzo fajnie. Na białym plastiku może nawet jeszcze lepiej chodzi. No, przyznam, że pierwsze ruchy są naprawdę powalające. Jest to naprawdę dobra kostka. Trzeba przyznać. No, naprawdę jest ciekawa. A, to już zrobiłem. No i jest dość szybka taka. No, naprawdę ciekawa kostka. Nie wiem, czy to nie będzie moja główna kostka. Na razie do tej pory układają na Shengshu Aurorze. Już trochę zniszczona. Też bardzo szybka. Nie wiem, czy się nie zamienię na razie na kostki. Jeszcze mam Shengshu Linglong, ona też jest naprawdę bardzo dobra. No, kurczę, ciężko mi będzie wybrać, zobaczymy. Chyba sobie zmienię jeszcze naklejki od Juska, lecz zobaczymy. Dobra, więc myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten unboxing się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oraz czekajcie na kolejne unboxingi, bo na pewno takie będą, więc to by było na tyle i trzymajcie się i cześć! Nara, Xoret!